pewnym sensie jest ulga, ale mimo wszystko powraca, nie? Waldemar i Irena Michalscy nie spali tej nocy ani przez chwilę. Dla nas to jest wiecznie żywe. Wczoraj dowiedzieli się, że policja po 26 latach rozwikłała sprawę zabójstwa ich córki. W 1994 roku podczas świąt wielkanocnych 20-letnia wówczas Zyta Michalska została brutalnie zamordowana. Zytka wyszła na spacer, nie? Także wyszła na spacer i była godzina gdzieś 15 czy 16. No i okazało się, że nie wraca. Ciało kobiety znaleziono kilkaset metrów od jej rodzinnego domu we wsi Mikuszewo pod Wrześnią, na skraju lasu przy łowieckiej ambonie. Były na nim ślady napaści na tle seksualnym. To już właśnie to miejsce, gdzie oni chodzili. Przez 26 lat tożsamość sprawcy była nieznana. Do teraz. Policjanci z poznańskiego Archiwum X wyjaśnili zagadkę zabójstwa sprzed 26 lat. W poniedziałek 14 grudnia zatrzymali podejrzanego. Zatrzymany Waldemar B. w chwili popełnienia przestępstwa był niewiele starszy od Zyty Michalskiej. Dziś ma 52 lata. Założył rodzinę, był przykładnym ojcem, miał żonę, miał dwie córki. Jak ustaliła Gazeta Wyborcza, przez 26 lat mężczyzna wiódł normalne życie w sąsiedniej wsi. W momencie zatrzymania był w takim szoku, że do policjantów odezwał się dopiero po kilku godzinach. Policjanci mówili mi, że mają wrażenie, że ten mężczyzna po prostu wyparł to, co się wydarzyło 26 lat temu i że kiedy on zaprzecza, no to robi to bardzo wiarygodnie, tak? Po prostu sam ze swojej świadomości, ze swojego umysłu wyparł tamto zdarzenie. Rodzice zamordowanej kobiety mówią, że nie znali sprawcy, choć pewnie jeszcze po zabójstwie mijali się na ulicy. Tyle lat trzymał to w sobie, nie? Na trop zatrzymanego mężczyzny wpadli policjanci z tak zwanego Archiwum X, jednostki specjalizującej się w rozwiązywaniu spraw sprzed lat. Uznali, że szansą na wyjaśnienie tej zbrodni mogą być najnowsze metody badań kryminalistycznych. Policjanci doszli do wniosku na podstawie analizy sprawy, że zabójca musi wywodzić się z okolicy, w której mieszkała ofiara. Po zawężeniu kręgu poszukiwań policjanci jeszcze raz przeanalizowali zgromadzone przed laty dowody. Ja byłem na miejscu zdarzenia, na miejscu znalezienia zwłok. Choć funkcjonariusze z Archiwum X nie ujawniają swoich metod, to wiadomo, że kluczowe było wykonanie nowoczesnych badań DNA 26 lat temu, niedostępnych. Ja wiem, że policjanci z Archiwum X skorzystali z usług jednego z najbardziej znanych i docenianych i przede wszystkim skutecznych ludzi zajmujących się genetyką. Jak donoszą dziennikarze, materiał genetyczny z miejsca zabójstwa pokrywa się z próbkami pobranymi od zatrzymanego Waldemara B. i jednoznacznie go obciąża. Mógł ten materiał biologiczny pozostawić tylko i wyłącznie sprawca zabójstwa. No, on był w takim miejscu, policjanci nie chcą tu mówić o szczegółach, ale materiał genetyczny był w takim miejscu, że nie mogła go zostawić przypadkowa osoba. Na podstawie zgromadzonych dowodów prokuratura postawiła już zarzuty. Waldemarowi B. grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Usłyszał zarzuty, przyznał się, złożył wyjaśnienia, przedstawił swoją wersję zdarzenia, swoją linię obrony. Prokuratura będzie ją dalej weryfikować. Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut zabójstwa oraz usiłowania zgwałcenia. Zdaniem ekspertów zatrzymanie po 26 latach to wielki sukces policji, za którym stoją długie godziny pracy funkcjonariuszy z Archiwum X. To jest taka praca zespołowa, taka benedyktyńska praca dosłownie, gdzie tu się najwięcej mózgiem pracuje i wyciąga te wszystkie nitki, które mogą poprowadzić do kłebka, czyli do sprawcy. Rodzice zamordowanej Zyty dziękują policji za pomoc, choć nie są pewni, czy teraz zaznają spokoju. Ból żeśmy odczuli, odczuwamy w dalszym ciągu, bo niewątpliwie minęło tyle lat, ale dla rodziców to, zresztą ja się już powtarzam, ale to nie im mówię, im więcej upływa lat, tym bardziej boli. Nie? Piotr Kotwicki, Puls Dnia.